Piastunek, 25 sierpnia. I znowu jedziemy do trudnej sprawy. Tym razem Mateusz Domaracki. Jeszcze jedna sprawa nie przycichła, już mamy następną. A być może po drodze, będąc tam, będziemy załatwiali kolejną sprawę. Żegna nas deszcz, czyli płacze Izabelin. Ale może nad tą sprawą, że znowu ja muszę jechać. O, jak powiedziałem, to przestało padać. Że znowu ja muszę jechać i robić to. No ale cóż, trzeba to trzeba. W każdym razie Mateusz Domaracki, jedziemy od razu bezpośrednio na policję, do Katowic, do Archiwum X, rozmawiamy. No a potem tydzień mamy bardzo pracowity w Rybniku. A mówię po co, to być może jeszcze jedna sprawa o tym wszystkim w materiale. No, mamy chwilę przerwy, właśnie sobie trochę pojedliśmy. Jesteśmy w Kolkuszu, bo już niedaleko do Katowic. Tam już tylko formalne złożenie zeznań. No i zobaczymy, co będzie dalej. Im bliżej, tym bardziej znowu bije serce, tym bardziej znowu zastanawiamy się, co będzie. No zobaczymy, czas pokaże. Drogę. No cóż, 26 sierpnia, godzina 9, ruszamy na poszukiwania Mateusza Domarackiego. Po wczorajszej burzliwej rozmowie, bardzo owocnej zresztą, w Archiwum X, po prostu jesteśmy bardzo podbudowani postawą tych ludzi. Oni naszą również, więc nawiązaliśmy taką cichą współpracę. Po przerobieniu różnych rzeczy i obejrzeniu map jeszcze bardziej dokładniej, ruszamy dzisiaj na poszukiwania Mateusza Domarackiego. No zobaczymy, co nam wyjdzie. Będziemy do zachodu słońca pracować. Teren mamy obszerny, że tak powiem, ale jest to do zrobienia, także myślę, że pójdzie dobrze. No cóż, to też sprawa z bardzo, bardzo dawna, ale być może wreszcie powoli znajdzie jakiś finał. Jakikolwiek to będzie finał, nam chodzi o to, aby znaleźć zwłoki, czyli kości, i matka mogła go godnie pochować. No jesteśmy przy starym kościele w Rybniku, bardzo stary kościół, 300 lat. Dlaczego zaczynamy od tego miejsca? Ponieważ we wszystkich wizjach moich i naszych współpracowników pojawia się kościół, że od kościoła niedaleko może być właśnie Mateusz, że to jest taki jakby charakterystyczny punkt, od którego trzeba by tam gdzieś po tych lasach patrzeć, bo oni tędy mogli, on tu mógł tędy iść, tak, czy potem tutaj wpaść. Także dlatego jesteśmy przy kościele pięknym, zresztą ładnym, ale to jest charakterystyczny punkt. I odtąd zaczynamy poszukiwania. Jest 9.55, jesteśmy na wytypowanym rejonie, gdzie mamy rozpoczynać nasze poszukiwania. Właśnie będziemy rozpoczynali. Tam jest kościół, który zostawiliśmy. Pogodę mamy absolutnie dobrą, bo nie ma upału. No i cóż, no zobaczymy, bo to trzeba wejść w ten rejon, to wszystko tu ogarnąć i zobaczyć, każdy krzaczek przejść. Czegoś, czego nie zauważyli wtedy poszukując, może my zauważymy teraz, chodząc po tym lesie. No cóż, idziemy, patrzymy, a jak coś, to dobrze. Ale wtedy był lód.
O, zobacz, tu widać dokładnie kościół drewniany. Tak jak mówiliśmy, widać kościół drewniany. Kiedy wejdziemy być może tam koło górki, będzie widać bloki. Znaczy bloki widać tam. To co mówiliśmy, to co on mówił, to co jest jakby jest okej. A teraz trzeba gdzieś ten rejon tu zobaczyć. Jestem na mostku, takim małym, przechodzi rzeczka. Kierujcie się wszyscy na tą rzeczkę. Mam z wami na razie łączność, idę do górki, do odbioru. Dotarłem. Przedzierałem się przez krzaki. Trawa jest taka, to jest niesamowite. Dzisiaj w tym czasie szukanie jest, to jest, ale trzeba, tak? Dotarliśmy do górki, o której to wszyscy piszą w gazetach, że właśnie na tej górce Mateusz miał zjeżdżać. Tam idą tory. Miał zjeżdżać na tych sankach. To nie były typowe sanki, to był taki po prostu, no jakby to powiedzieć, no, takie coś do zjeżdżania, jabłko w kształcie jabłka, tak się trzymasz i tak, to jest, i tak jedziesz. Oj, jak się zmachać można. No i gdzieś tu się ślad urywa i teraz my musimy od tego miejsca zacząć go szukać, tak na dobre. Znaczy, dochodząc tutaj już jest straszna sprawa. A musimy przejść w tamtą stronę, bo według wizji naszych i naszych współpracowników, jeszcze kolegów, którzy tam chodzą, gdzieś tutaj trzeba go szukać. Chwila odpoczynku. Oj, to nie takie proste. Dotarliśmy do jakichś płyt, nie wiem co są za płyty. Musimy się rozejrzeć, czy tu rzeczywiście nie było budynku, bo te drzewa to jest takie jakby wzdłuż jakichś ogrodzeń szły, tak? To są takie drzewa, no bardziej przydomowe, to są lipy chyba. Więc może było tu zabudowanie wtedy stare, no może coś jest, czego nie wiem. Będziemy to zaraz sprawdzać. No i dotarłem do jakiegoś słupa, to daje nam ogrodzenie. Jak mówiłem, wzdłuż tego szli, szło ogrodzenie. Tam są jakieś płyty, bo zobaczymy co jest tutaj. Koledzy, jeżeli mnie słyszycie, zbliżajcie się do mnie. No bo gdzieś tu być może są stare jakieś piwnice. Dobra, bez odbioru. W takich warunkach trzeba się przedzierać. To nie jest łatwo. No ta woda nie jest głęboka, ale nic się nie chce skąpać. Tereny są tu w ogóle podmokłe. No, weźmy pod uwagę, wtedy był mróz, dobrze, ale my szukamy być może jakiejś studni, do której mógł wpaść. Czuję się jak w dżungli. Jakby był nad Amazonką. To jest tak zwana nabłość amerykańska, ładnie to wygląda, ale nie jest to dobre do przechodzenia. Uwierzcie mi, nie jest dobre. Na siłownię chodzić. Pieniądze wydawać. Jakieś słusznie wstawione rzeczy. I schudnąć. Czwartek, godzina 9:30.
No i ruszamy znowu w teren, to nasza flota stowarzyszeniowo-poszukiwawcza. Właśnie nabyliśmy maczety. Nie, spokojnie, nie będziemy szli na żadną wojnę, tylko krzaki, jakie tam są, a wczoraj Państwo widzieli. Wczoraj mówię, bo właściwie wczoraj to ja widziałem, ale Państwo oglądając film będą wiedzieli, więc musimy tymi maczetami sobie dać radę i utorować drogę do miejsca, gdzie być może leży Mateusz Domaracki. Zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie. Dzisiaj pracujemy już z policją, z archiwum X. Będziemy mieli jeszcze ludzi od wodociągów. No zobaczymy. Pogoda jest absolutnie dobra do poszukiwań, bo nie ma upału, nie pada, nie leje, potem ma wyjść słońce trochę, zobaczymy jak to będzie. No cóż, idziemy. Jest sobota i to już ostatni nasz dzień naszych penetracji w terenie, można by tak powiedzieć. Posunęliśmy się do przodu i to bardzo do przodu. Nie będę mówił wszystkiego, ponieważ zobaczymy jak to pójdzie dalej. Ale bardzo do przodu się posunęliśmy i mamy miejsce, gdzie może być Mateusz. To jest do sprawdzenia, do zobaczenia, ale dzisiaj jeszcze idziemy w teren to rozpoznać. Być może, kiedy wrócimy tu za 2 tygodnie, będziemy już wyciągali go. To będą resztki kości, bo jeżeli coś leży w wodzie tyle czasu i tak dalej, no to wiadomo, że nie możemy liczyć na zbyt wiele. Ale każda kość, czy może nawet czaszka, która się mogła gdzieś tam zasklepić w rurze, czy koło rury, będzie, no już będzie bardzo dużo. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jesteśmy trochę zmęczeni tym całym tygodniem. Państwo mają bardzo mały obraz tego, cośmy zrobili, ale to film by był niekończąca się opowieść. Natomiast czekamy na dalszą ekipę, która przyjedzie. No i działamy. Górka, na której ostatni raz był, znaczy nawet nie był widziany, po prostu jest tak, że wziął sanki i miał na tą górkę iść i miał z niej zjeżdżać. Nasze poszukiwania przechodzą tam dalej za górkę i te bagna, co widzieliśmy, to jest tam. Czyli on tamtędy biegł, z tamtej strony uciekał przed kimś. Wiemy przed kim, ale no tu na razie nie możemy powiedzieć. Tak, właśnie. Mamy też naszą dziennikarkę z nami. Dzień dobry. Tak, oczywiście, która śledzi to wszystko. Ja mówię, trzeba to opiszę, ale to jest nasze, ładnie powiem, ciało stowarzyszeniowe, dziennikarskie. Dziękuję, bardzo mi miło. Sama stwierdza, że ten teren jest, no to ciężka sprawa przejść. Bardzo ciężka, tym bardziej, że poszukiwany na pewno znajduje się w studzience, do której wpadł poślizgnąwszy się. No właśnie. Wiemy, gdzie to jest. Teraz tylko trzeba wydobyć kości. To jest 3,5 metra wody jeszcze w dół. I to jest tak wielkie, jak to widzisz, ten las.
A tam jest drugie, nie połączone. Ale tutaj to raczej nie ma. Nie, tam to nie jest połączone, to. To nie, 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 nie. Raczej go tu nie ma. Kochana, tu nie było tych deki. Wrzucali tu co chcieli, bo jakbyś się zagłębiła, tam zeszła po drabince, tam i butelki różne są i różne rzeczy. I to jest ta woda dla miasta? Tak. Tu idzie rurociąg, set, tysiączka. Tu idzie rura. Tu masz i w tej rurze dopiero idzie woda do miasta. A, i tam jest ta sama rura, rozumiesz? No. I, te, i jest zakręt. I tam jest coś takiego jak to w tej wodzie zatopione. A kurde. Nic tam nie da jak, tam na jakby, znalezienie tego. Zeszedł po drabince, to jest wielkości mojej kuchni. Ja rozumiem, te koliko, no. Rozumiem. I tu jest kawałek dalej, jest następny. Nie, to samo to znalezienie tam, nawet byśmy to znaleźli, nic nam nie daje, bo nie jesteśmy w stanie tego przepenetrować. Sam nie. No nie. Tak, tak, tak.